stało o 6.52, a zajdzie o 15.47. Lokalne przymrozki. Na plantacji brukselki to nie problem. Zniesie ona nawet niższą temperaturę. Plantatorzy zbierają ją właśnie po pierwszych przymrozkach. Są też i tacy, którzy przeznaczają ją na zbiór zimowy. Noc na Pomorzu pochmurna, lokalnie słaby deszcz, rano miejscami mgły, od 4 do 9 stopni. Jutro poranek pochmurny, miejscami mglisty, możliwy deszcz. Później jest szansa na przejaśnienia, do 10 stopni. Na ziemi lubuskiej, Wielkopolsce i na Kujawach noc przeważnie pochmurna, na Kujawach i na zachodzie niewielki deszcz, od 3 do 6 stopni. Rano pochmurno, możliwy deszcz, od zachodu pogoda zacznie się poprawiać, do 11 stopni. Noc na Śląsku pochmurna, na południu regionu mgły, w Kopinach Górskich marznące, od minus 2 do 4 stopni. Jutro poranek jeszcze z mgłami, dzień słoneczny na Dolnym Śląsku, na wschodzie przejaśnienia, do 12 stopni. Pochmurna i mglista noc na południowym wschodzie, na Podhalu marznące mgły, od 2 do 5 stopni. Jutro na południu słońce, poza tym chmury z przejaśnieniami, do 9 stopni. Od ziemi łódzkiej po Lubelszczyznę noc pochmurna, przejaśnienia na zachodzie, niewielki deszcz w części wschodniej, od 3 do 5 stopni, jutro pochmurno z przejaśnieniami, możliwy deszcz, do 9 stopni. Pochmurna noc na północnym wschodzie, miejscami niewielki deszcz, od 3 do 5 stopni, nad ranem mgły na Mazurach i Podlasiu, piątek pochmurny, deszcz, mrzawka na wschodzie, do 7 stopni. W sobotę miejscami mgły, na północy niewielki deszcz, pochmurno z przejaśnieniami. Od 8 do 13 stopni. W niedzielę słonecznie jedynie na południu kraju. Na Mazurach i Podlasiu rano pokropi. Od 8 do 13 stopni. Początek przyszłego tygodnia przyniesie deszcz i ochłodzenie. Kolejna